I proszę bardzo, Lazurowa jest już dwujezdniowa na Bemowie od trasy S8 do ronda Radia Wolna Europa z ulicą Górszewską. Jak ta inwestycja postępowała krok po kroku, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Zanosz, i zapraszam już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji prosto z grudnia 2022, bo czas na podsumowania, jeżeli chodzi o budowę całej ulicy Lazurowej i Nowolazurowej, a właściwie przebudowy, bo w tym odcinku zobaczymy odcinek, który się ciągnął od ulicy Górczewskiej do trasy S8. Ten, który właśnie widzimy tu, gdzie jak widzicie na zanoszym obrazku, jeszcze ponad rok temu była jedna jezdnia. Po jednym pasie w każdym kierunku były przystanki autobusowe, był też jeden budynek, który jeszcze stał na trasie samej nowej ulicy, a właściwie drugiej jezdni, no i była oczywiście ulica Narwi, która miała całkowicie przejazd w tym miejscu, były też przejścia dla pieszych z każdej ze stron, no i ogólnie w tym miejscu ruch był trochę skorkowany. Natomiast to się wszystko oczywiście zmieniało krok po kroku, jak sama ulica Lazurowa, a właściwie Nowa Lazurowa, która się ciągnie przez trzy dzielnice, czyli bezpośrednio od Ursusa, przez Włochy i tutaj do Bemowa, i połączyła te wszystkie dzielnice. Sama ulica nie nazywa się wszędzie Lazurowa, czy też Nowa Lazurowa, też jest Aleja Czerwca. I o tym wszystkim w dzisiejszym filmie pokrótce opowiem, a o samej Alei Czerwca też zamierzam może niedługo zrobić film, żebyście zobaczyli, jak ona faktycznie mocno połączyła te wszystkie dzielnice, ale jeszcze w dzisiejszym filmie wam powiem mniej więcej, jak to wyglądało. W dzisiejszym filmie zobaczycie dokładnie, jak ta inwestycja powstawała na przestrzeni roku, bo mniej więcej rok powstawało te ostatnie połączenie. Krótki odcinek, 500-metrowy, natomiast w dzisiejszym filmie zobaczycie, tak jak teraz, ujęcia po kolei na przestrzeni tych miesięcy, czyli co drugi miesiąc nagrywałem tam inwestycję. Następnie będą ujęcia moje ulubione side by side, czyli 4 miesiące obok siebie, możecie zobaczyć dokładnie, jak to się zmieniało, i na sam koniec oczywiście coś specjalnego dla Was, czyli porównanie na zasadzie jednego ujęcia, gdzie po prostu widzimy na górze, jak to wyglądało przed, a na dole, jak to wygląda teraz, i się po prostu wszystko zmienia i buduje de facto w czasie rzeczywistym. Więc zapraszam Was do oglądania podsumowania tej inwestycji, która powstawała do grudnia 2023. Tymczasem tutaj na ujęciach jeszcze z lutego 2023 możemy zobaczyć, że już faktycznie rozpoczęły się pierwsze prace w terenie. Następnie w kwietniu już można było zobaczyć nowy zarys chodników. Nowa droga rowerowa, której wcześniej tutaj zupełnie nie było. Bo pierwotnie oczywiście budynek wyłącznie chodnik i tyle. No i oczywiście przystanki autobusowe z zatoczkami. Natomiast nowa ulica całkowicie się zmieniła, a mianowicie nie ma tutaj we wszystkich miejscach i wariantach zatoczek, natomiast są drogi rowerowe z jednej i z drugiej strony, jak również powstały chodniki i rezerwa pod nowy wiadukt, który może w przyszłości powstać nad rondem Radia Wolna Europa w wyciągu ulicy Lazurowej. Natomiast to jest daleko idąca inwestycja, a my przejdźmy sobie na razie do czerwca 2023, kiedy to już jedna pierwsza nowa jezdnia została oddana do użytku, a stara została całkowicie zamknięta i zlikwidowana. Więc tutaj na ujęciach właściwie o zachodzie słońca możemy zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało. Stara jezdnia po lewej stronie, po prawej już nowa funkcjonująca. Niestety ruch na ulicy Lazurowej był tylko wyłącznie jednokierunkowy, ale zwróćcie uwagę, że po lewej stronie widać jeszcze starą wiatę i mniej więcej lokalizację, gdzie kiedyś ulica się znajdowała. A teraz zupełnie w innym miejscu. Tu na minus powstał ciąg pieszo-rowerowy zamiast drogi rowerowej i faktycznie chodnika obok siebie, w związku z tym, że tam jest mało miejsca, bo powstała rezerwa właśnie w tym miejscu pod nowy wiadukt, który w przyszłości może powstanie. Lecimy sobie dalej, krok po kroku, już do sierpnia 2023, gdzie możemy zobaczyć faktycznie w pełni ładnie świecącą się nową jezdnię, no i z wyburzoną prawie całkowicie starą jezdnię. Starej jezdni już de facto nie było wtedy, jak możecie zobaczyć na załącznych obrazkach. No i tutaj nad samą trasą S8 był ten problem i cały czas ten problem pozostaje, mianowicie braku przejazdu dla rowerzystów przez tą trasę. Tu są tylko i wyłącznie przejście dla pieszych, a z jednej i z drugiej strony faktycznie powstały drogi rowerowe, tylko po prostu są nieoznakowane w pełni idealnie. No i tutaj też nie ma tego przejazdu rowerowego. To jest zarządzane nie przez miasto, tylko przez GDDiK, więc oni niestety musieliby to zrealizować, a chyba nie musiałem mówić, jak
to jest, kiedy miasto i GDDK musi się w jakimkolwiek aspekcie dogadać. No, raczej to nigdy nie dochodzi do skutku. Ale dobra, mniejsza z tym, mniejsza z dogadywaniem, bo tutaj możemy zobaczyć, że ulica Narwik jeszcze była przejezdna, chociaż przez las budowy trzeba było się przejechać, a tutaj dalej możemy zobaczyć, że już całkowicie zostało to wszystko wyburzone. Wielkie piaski, że tak to powiem, ruchome dosłownie, koparki w ruchu, a zaplecze budowy cały czas w tej przestrzeni tutaj przy rondzie pozostało, w śladzie starej drogi, dosyć ładnie to jest pokazane, jak to wyglądało wcześniej. No i tutaj już się zaczęły pojawiać nowe przystanki autobusowe po lewej stronie, jak widzicie, wraz z nowym chodnikiem i drogą rowerową, a w październiku już się pojawiła nawet zawrotka. I w teorii asfalt był już wylany wszędzie, więc samochody po części już faktycznie wjeżdżały, chociaż w teorii cały czas to jeszcze nie było oddane do użytku, ale jak widzicie, samochody na spokojnie miały problemu, nawet że nie ma tutaj sygnali świetnej, nie wiadomo jak wyjechać pod prąd z ronda. No, jakoś się przecież uda. Więc tak to wyglądało wtedy. Co ważne, sama ulica Lewodowa w tym miejscu zyskała zawrotki, których wcześniej nie było, a ulica Narwik utraciła przejezdność na całym swoim ciągu. Teraz, żeby przejechać z jednej strony na drugą stronę ulicy Narwik, po prostu trzeba pojechać do zawrotek, które się znajdują na ulicy Lewodowej. Jedna zawrotka się znajduje przed rondem, druga zawrotka znajduje się przed trasą S8 i w ten sposób nie trzeba koniecznie albo jechać rondem, a po prostu kombinować przy trasie S8 i można po prostu zawrócić i przejechać dalej. Tu z kolei powstało nowe przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym i ogólnie droga rowerowa też tutaj w tym miejscu się znajduje. Nowe chodniki z drogami dla osób niewidomych, czyli z polami uwagi się tutaj też pojawiły. Natomiast przystanek autobusowy z kolei ten utracił swoją pierwotną zatoczkę. Teraz on się znajduje faktycznie w jezdni. No, ale autobusy oczywiście tutaj się zatrzymywały przed rozpoczęciem inwestycji i cały czas w tym miejscu się zatrzymują, więc tu sytuacja jest na szczęście opanowana. No i też jak widzicie, ulica Lazutowa w tym miejscu jest dosyć szeroka, bo to są aż 3 pasy z właśnie tą zawrotką. No i to całkiem ładnie funkcjonuje. Tu na tych ujęciach możecie się zastanawiać, dobra, widzę, z czemu to pokazujesz, co to są w ogóle te tory? To są tory, a właściwie bocznica do Huty Warszawy. Tutaj się znajduje na warszawskich Młocinach, znane za ostatnią stację metra Młociny, chociaż de facto metro Młociny znajduje się po części, jeżeli chodzi o tory odstawcze w Hucie. Natomiast faktycznie ten dojeżdżają 2 pociągi w ciągu doby do samej Huty ze stalą, która właśnie jest tam przerabiana do różnego rodzaju inne metale. Więc pociągi cały czas tędy funkcjonują i to jest ważny element, o którym też warto powiedzieć, że coś takiego się znajduje w Warszawie i to nawet niekoniecznie jakoś mocno na obrzeżach, bo jednak Młociny mają jednak metro, prawda? I całkiem ładnie są skomunikowane. Z kolei teraz jesteśmy już na ostatnich ujęciach, jeżeli chodzi o faktycznie ulicę Lazudową. Mamy ujęcia z grudnia 2023, kiedy to już de facto prawie całkowicie inwestycja została zakończona. Mamy 3 pasy, żeby faktycznie funkcjonować tutaj wszędzie. Są drogi rowerowe wszędzie oznakowane, ładnie pomalowane, wszędzie oznakowanie poziome jest zrobione. Przystanki autobusowe mają swoje oczywiście wiaty w jednym i w drugim kierunku. Czy tutaj oczywiście 4 pasy wraz z zawrotką się znajdują. Co ważne, w tym miejscu ulica zawrotka przed całą trasą S8 jest odsygnalizowana, więc tutaj samochody nie wyjadą w każdych warunkach, tylko i wyłącznie jest faktycznie sygnalizacja świetna, więc trzeba po prostu poczekać przy samym rondzie Radia Wolna Europa. Tam nie ma sygnalizacji świetnej i tam można wyjechać właściwie w każdym momencie. No to już tutaj widać tą dysproporcję, że w jednym kierunku są 3 pasy, w drugim kierunku są 2 pasy, no ale to chyba nie jest jakiś duży problem, jeżeli chodzi o utrzymanie tutaj ruchu. Zostało to tak zaplanowane, żeby faktycznie te korki się tutaj nie tworzyły i w tym miejscu widać dokładnie i potężnie tę rezerwę, która w tym miejscu powstała po lewej stronie. Tu też jest nowy przystanek autobusowy z właśnie z wiatą, odgrodzeniem od części rowerowej, co jest bardzo dobre i bardzo pozytywnie to będzie działać na faktycznie segregację i brak wypadków. Bo jednak nie ukrywajmy, że wypadki pomiędzy rowerzystami czy innymi użytkownikami dróg rowerowych a pierwszymi w ostatnim czasie się nasiliły. Natomiast tutaj po lewej stronie znajduje się pomiędzy dwoma jezdniami rezerwa na ten właśnie wiano, który w przyszłości może powstać. Ona się znajduje po jednej, po drugiej stronie, tak samo nad ulicą właśnie Lazurową, dla ulicy Połczyńskiej też jest taka rezerwa. Kiedyś może będzie wykorzystana, kiedy nie wiemy, ale jest po prostu pozostawiona ta przestrzeń, gdyby było większe natężenie ruchu i kiedy powstanie faktycznie ta inwestycja w całym swoim zakresie, jeżeli chodzi o połączenie z trasą mostu północnego pod lotniskiem Babice. Ale to jest daleko idąca inwestycja, a my teraz przechodzimy do ujęcia side by side. Przy okazji tu mogliście zobaczyć budowę metra Lazurowa. No i lecimy sobie z ujęciami, jak to wyglądało na przestrzeni tego czasu.
Tu też zwróćcie uwagę przy okazji, jak sobie cofniecie trochę jeszcze bardziej w tym filmie na początku, że na ujęciach z grudnia 2022 można zobaczyć, że jeszcze nie było de facto większych prac na samej budowie metra, jeżeli chodzi o stację Lazurowa. Ale oczywiście na kolejnych ujęciach krok po kroku już to się zmieniało, jak również pętla autobusowa osiedle Górczewska tutaj zmieniła się i zniknęła, ale dobrze, przejdźmy już faktycznie do samej ulicy Lazurowej i do ograniczenia przeze mnie mówienia de facto. To tak, po pierwsze co możemy zobaczyć, to jest to, że zawrotka się pojawiła krok po kroku, zaplecze budowy znikało, no i drzewa są zupełnie nowe w tym miejscu, gdzie w przyszłości może po prostu powstać wiadukt. Drzewa są specjalnie mniejsze, żeby na spokojnie można było je przesadzić jak coś. W starym układzie przystanek autobusowy się znajdował trochę wcześniej i później był wjazd. W nowym układzie jest zatoczka bezpośrednio na przystanek autobusowy, co jest na plus. No i w starym układzie już było widać tutaj, że drzewa były wycięte ogólnie z okolicy, więc to się faktycznie pozmieniało, ale można zobaczyć przy ulicy Narwik taki jeden budynek, który się znajduje. Na ujęciach w grudniu 2022 widać, że jeszcze się znajduje budynek, gdzie aktualnie się znajduje nowa jezdnia i przystanek autobusowy, no i oczywiście nowe chodniki czy droga rowerowa. Ten budynek został wyburzony w pierwszej kolejności i już go na kolejnych ujęciach w kwietniu nie widzimy. Kolejne ujęcia, czyli sierpień, no mamy też postęp oczywiście prac, już jedna jezdnia wtedy była funkcjonująca. No na ujęciach oczywiście z grudnia 2023 wszystko jest gotowe i funkcjonalne. Co ważne, stopniowo tutaj to było oddawane do użytku i jak widzisz właśnie na ujęciach z sierpnia, ruch wtedy był puszczony tylko i wyłącznie w jednym kierunku, przez jakiś czas też był ruch puszczony tylko i wyłącznie w drugim kierunku, czyli tylko w kierunku Bielan, natomiast później był ruch tylko i wyłącznie w kierunku ulicy Górczewskiej na Lazurowej, a objazd dla autobusów czy dla innych pojazdów po prostu był z trasą S8, bo tam na spokojnie można ten odcinek objechać bez jakichś większych utrudnień, może ewentualnie trochę jakieś większe korki się tutaj pojawia na tym odcinku. Ale na pewno nie było to jakoś tak strasznie źle funkcjonalne, tu oczywiście mamy sam wiadukt bocznicy do Huty Warszawa, no i dalej widzimy samą trasę S8, która się raczej nie zmieniła przez ten czas. No dobra, w grudniu 2022 był tutaj śnieg, a teraz tych ujęć ze śniegiem nie ma w grudniu 2023, chociaż atak zimy był wtedy już w listopadzie, w 2023 roku. Przekręcamy i patrzymy na horyzont Warszawy i na ujęcia właśnie na tą bocznicę. Tak samo mamy te ujęcia z każdego miesiąca. Tu jeszcze ciekawostek mogę powiedzieć, że ulica Lazurowa, co prawda teraz kończy się dwujezdniowa właśnie na trasie S8, ale to nie oznacza, że to tak już będzie wyglądać, w sensie, że nigdy dalej ta dwujezdniowość trasy S8, znaczy ulicy Lazurowa, nie przeciągnie się dalej niż właśnie ta S8. Jest planowane, żeby w przyszłości faktycznie Lazurowa do ulicy Radiowej była dwujezdniowa, natomiast przy dalej jeszcze widzącej trasie oczywiście ma się to połączyć z trasą Mostu Północnego z tunelem pod lotniskiem Warszawa-Babice. Czy kiedykolwiek to powstanie? Nie wiem, bo to są dosyć duże koszty. Czy tramwaj wtedy właśnie na Lazurowej byłby nie jednotorowy, a dwutorowy? Też tego nie wiem. Są plany, żeby tramwaje wróciły na ulicę Radiową, jak przed wybudową lotniska na Babicach, natomiast zobaczymy, czy faktycznie to kiedykolwiek powstanie. To jest daleko idąca inwestycja. GDDK zaznacza, że wraz z budową trasy S7 powinno powstać właśnie to połączenie pod lotniskiem Warszawa-Babice, żeby to lepiej skomunikować i faktycznie trasa S7 była lepiej wykorzystywana. Ale czy faktycznie to będzie zrealizowane i wybudowane, zobaczymy. Natomiast może trochę historii, jeżeli chodzi o samą inwestycję. Ten odcinek, który teraz był budowany, kosztował około 21 milionów złotych. Był realizowany od października 2022, w teorii do listopada 2023. Inwestycja ma długość około 500 metrów i powstały w ramach niej dwie nowe zupełnie jezdnie. Zostało oczywiście wszystko przebudowane pod ziemią, jak i również nowe latarnie się pojawiły. Drogi rowerowe czy chodniki zostały całkowicie wybudowane od nowa, od zera. Przystanki autobusowe w ramach zespołu przystankowego Narwik, jak i również osiedle Górczewska w kierunku Bielan zostały wybudowane zupełnie od nowa, no i sama ulica wygląda zupełnie po nowemu, oczywiście też pojawiły się nowe drzewa, czy to jest dwa powody pod właśnie wiadukt. Natomiast sama trasa Lazurowa powstawała krok po kroku i trochę historii wam teraz tutaj może o niej opowiem, jeszcze patrząc na tych ujęciach. To tak, ulica Lazurowa. Te prace, które teraz się właśnie zakończyły, stanowiły zakończenie budowy ciągu trasy przez dzielnicę Ursus, Włochy i Bemowo pomiędzy południową a zachodnią częścią obwodnicy Warszawy. Droga powstała etapami. Jako pierwszy w 2013 roku został wybudowany odcinek od Alei Jozimskich do Chorościckiego. Następnie prace toczyły się na odcinku od właśnie Chorościckiego do ulicy Połuczyńskich. Ten odcinek był gotowy w 2013
2015 roku. Obecnie droga od Alei Zeimskich do ulicy Połczyńskiej to Aleja 4 czerwca 1989 roku. Następnie w 2016 roku został oddany do użytku pierwszy przebudowany odcinek ulicy Lazurowej od Połczyńskiej do ulicy Sterniczej. Dwa lata później kolejny odcinek był przebudowany, a mianowicie od Sterniczej do ulicy Górczewskiej. No i teraz w 2023 roku został wybudowany ostatni fragment i cała inwestycja została zakończona. Sama ulica Lazurowa, a właściwie Aleja 4 czerwca 1989 roku powstawała w bardzo ciekawy sposób pod linią kolejową nr 3 przy przystanku kolejowym Warszawa Ursus Północny. Zachęcam Was do obejrzenia różnych filmów i materiałów archiwalnych miasta, bo tamten wiadukt, który powstał, właściwie obiekt, czy tam tunel po prostu na drogi, został wsunięty de facto pod linię kolejową. I naprawdę ciekawie to wygląda. Ja wtedy się nie interesowałem aż tak mocno infrastrukturą i nie widziałem tego i oczywiście tego nie nagrywałem, ale jak to oglądałem jakiś czas temu, chyba z rok temu, na swoim telefonie, powiem Wam, że naprawdę robi to wrażenie. Więc zamierzam jeszcze jakiś film archiwalny, czy taki nie archiwalny, a ogólnie informacyjny, jak cały ten odcinek był budowany, co on połączył, jak wygląda, zrobić dla Was, żebyście po prostu widzieli, co tu się wydarzyło. Tymczasem teraz na sam koniec macie właśnie jeszcze te ujęcie pokazujące, jak inwestycja zmieniła się. Na górze macie ujęcia sprzed roku, a na dole już faktycznie z zakończoną całą tą inwestycją. Jak znika też zima przy okazji. Ale najważniejsze jest to faktycznie, jak sama ulica Lazurowa na tym odcinku się zmieniła. No i to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam Was do zostania też patronami Aviznosza. Więcej filmów z warszawskich inwestycji oczywiście będzie coraz to więcej. Będzie niedługo też podsumowanie przebudowy wiaduktu na ulicy Marywińskiej. No i oczywiście kolejne materiały z warszawskich inwestycji i z różnych innych inwestycji warszawskich będą się pojawiać cały czas na kanale Aviznosz. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!